15 stycznia 1942 roku Folwark Burki. Wykryłem ja wielką tajemnicę pani Józefy. Zawsze dziwiłem się, skąd ona ma wiadomości z całego świata. A teraz wiem okazało się, że ona ma radio i to jeszcze jakie takie, że zagranicznych stacji można słuchać pewnego razu Pani Józefa pojechała do miasteczka. Ona prawie każdego tygodnia jeździ tam z sąsiadami. Wówczas ja sam zostaję w domu jako gospodarz. Gdy ona odjechała, zacząłem ja dokładnie wszystko przeszukiwać. Nie zaszkodzi wiedzieć, co ona ma i gdzie chowa. Ale długo nic podejrzanego znaleźć nie mogłem, Wreszcie w pewnym miejscu w kuchni za piecem zauważyłem obluzowane cegły. Wyjąłem ja jedną cegłę i poświeciłem do środka. W skrytce tamtej aparat radiowy stał i duża bateria. Mnie nawet strasznie się zrobiło, bo był rozkaz władz, żeby odbiorniki radiowe oddawać, a za słuchanie zagranicznych audycji mają być surowe kary nakładane, a nawet kara śmierci. Najlepiej było u nas w Związku Radzieckim. U nas nikt nie zabraniał słuchać zagranicznych stacji. Co prawda nikt ich i nie słuchał, bo ludność takich aparatów odbiorczych nie posiada. Więc wszystko w porządku. Bardzo to nie podobało mi się. W razie wsypy to ja mogę przez tą burżujkę zginąć. Nie mogę ja zrozumieć, jak można postępować przeciw rozkazom władz. Rzecz jasna, że władze te są niemieckie, ale są to władze i jeśli coś rozkazują, to należy wykonywać posłusznie, bo kto obcej władzy nie słucha, ten i swojej nie uszanuje. Długo ja o tamtym radiu myślałem. Wreszcie postanowiłem ja, że będę udawać, że nic nie wiem. A w razie czego to taki powiem, że nic nie wiedziałem, bo zameldowałbym natychmiast. Od tego czasu zacząłem ja bardzo nieufnie odnosić się do pani Józefy. Okazało się, że i ona jest zatwardziałą reakcjonistką. Okropne jest to, że Polacy żadnego poszanowania dla władz nie mają i nie uznają porządku publicznego. Teraz jestem legalnym człowiekiem i nikogo się nie obawiam. Pani Józefa wrobiła dla mnie w gminie dokumenty. Powiedziała mi, że to ją sporo kosztowało, ale teraz możemy żyć bez obaw, bo wszystko jest w porządku. Jak ona tego dokonała, pojęcia nie mam. Ale posiadam ja teraz metrykę i sześciomiesięczne zaświadczenie wydane na podstawie metryki. Nazywam się teraz Jan Buźko. Urodzony w 1919 roku we wsi Dudkowo, lickiego powiatu. Poza tym mam ja zaświadczenie z PKU o niezdolności do służby wojskowej i jeszcze jedno z gminy tutejszej o tym, że jestem zatrudniony w charakterze robotnika rolnego w folwarku Burki. Słowem, wszystko w porządku. Pani Józefa wyuczyła mnie trochę mówić po polsku. I już nieźle sobie w tym języku porozumiewam się, a narodowość moja jest wymieniona Białorusin. Na początku stycznia pani Józefa powiedziała mi, że Związek Radziecki podpisał kartę atlantycką. A co to jest? Spytałem. Jest to powiedziała bardzo ważny dokument polityczny, którym się gwarantuje nienaruszalność terytorialną poszczególnych państw. W ten sposób nawet małe narody są zabezpieczone od zaboru ze strony państw silnych i agresywnych. Powiedziałem ja jej, że to rzeczywiście bardzo dobrze, ale dowiedziałem się, że nic w tym dobrego nie ma, bo jest to jedynie wybieg kapitalistów, żeby utrzymać w rękach to, co zrabowali innym narodom. Polska na przykład zrabowała tę część Białorusi, a także Ukrainy, która powinna była należeć do szczęśliwej rodziny narodów Związku Radzieckiego. Ja patrzę na tę panią Józefę jak na trochę głupawą, bo ona tak bardzo wierzy w te podpisy, karty i umowy, jakby nie rozumiała wcale, czego one są warte. Hitler w 1939 roku podpisał umowę ze Związkiem Radzieckim, a w 1941 na ten sam Związek Radziecki podstępnie napadł. Tak samo jest i z tą kartą atlantycką. Pewnie ktoś chce kogoś oszukać i dymną zasłonę puszcza. Przed świętami Bożego Narodzenia pani Józefa kupiła dla mnie nowe, dobre buty. Specjalnie po to na rynek pojechaliśmy. Dała też przerobić dla mnie ubranie jednego ze swych synów. I teraz wyglądam ja bardzo elegancko. Nigdy w życiu tak pięknego ubrania nie miałem. Mimo to bardzo mi się nie podoba, że eksploatuje ona moją pracę jako dziedziczka. Co prawda, to i ona pracuje. Nawet więcej, jak ja ma roboty, bo i krowę doi i świnie karmi i gotuje i pierze i chleb piecze. I w gospodarstwie, co trzeba robi? Jest zajęta od rana do nocy. Ale jest to przecież burżujka, która w przyzwoitym ustroju socjalistycznym powinna być zabita od razu. Więc przykro mi pracować dla niej. Nie po to ja w szkołach byłem, konsomolcem stałem się i oficerski stopień mam. Ale muszę cierpieć dopóki sytuacja zmieni się na lepsze. Kilka razy jeździłem ja z nią do miasteczka na targ. Musieliśmy kartofle i zboże sprzedawać, żeby były pieniądze na wydatki gospodarcze. Konia ona od sąsiadów pożycza, bo swojego nie ma, ponieważ władze sowieckie jej konia zarekwirowały. Bardzo ona na to narzekała i powiedziała, że takim postępowaniem tylko gospodarstwa niszczą i sami sobie szkodzą. Nie może zrozumieć tego, że jej konie i krowy gdzie indziej są więcej potrzebne, a może nawet wzięte są do pracy nad obroną Związku Radzieckiego. Rzeczywiście, bez konia trudno się obejść, ale państwo musi być na pierwszym miejscu, bo ona sobie poradzi. Burżuj z każdej sytuacji się wykręci. Sama powiedziała mi niedawno, że pieniądze na kupno konia zbiera. Bo inaczej wiosną nie damy sobie rady z pracą w polu. Okazało się, że za władzy radzieckiej sąsiedni chłopi pomogli jej ziemię orać. Głupi są ci polscy chłopi, że pomagają dziedziczce. Jeszcze ja ich nie poznałem, ale ciekaw jestem zobaczyć, jak oni żyją. Bo tamci, których w miasteczku na rynku widziałem, bardzo zamożni są, ubrani są dobrze, Wszyscy mają skórzane buty, a u jednego nawet zegarek zauważyłem. A może to nie chłopi, lecz dziedzice? Jestem więc ciekaw, kogo oni eksploatują, żeby tak rozkosznie żyć i ubierać się. Tę sprawę chcę ja koniecznie zrozumieć, bo jest bardzo dla mnie niewyraźna. Zauważyłem ja nawet młodych chłopaków sąsiedztwa, którzy często na rowerach w kierunku miasteczka jeżdżą. Więc pytam ja pani Józefy kto to są ci, co rowerami rozjeżdżają się? A ona powiedziała: Sąsiedni chłopcy. Wygodniej im za małymi sprawami rowerami do miasteczka jeździć jak wozem. Niektórym chłopcom władze sowieckie nie zdążyły rowerów odebrać, bo dobrze je schowano. A jest to duża wygoda. Ja dwa rowery miałam, męski i damski. To mnie jak pierwsza partia waszych żołnierzy przyszła, odebrano je. Tak, zdumiewający to kraj. Nawet chłopi rowerami jeżdżą. A skąd oni je wzięli? Pani Józefa mówiła mi, że w sklepach sprzedawano rowery na spłaty. Dobrze się żyło reakcjonistom w tej kapitalistycznej Polsce. A pewnego razu miałem ja bardzo straszną przygodę i myślałem, że zginę. Ogromnie przestraszyłem się i nigdy w życiu tego nie zapomnę. Otóż pojechałem ja z panią Józefą do miasteczka na targ. Pani Józefa sprzedała dość prędko owiec i jęczmień. Potem kupiła to, co było potrzebne dla gospodarstwa, a ponieważ konia mieliśmy pożyczonego od sąsiadów, nie chciała ona długo w miasteczku marudzić, więc zaraz pojechaliśmy z powrotem. Jedziemy sobie i rozmawiamy. Ja po stronach patrzę i wszystko uważnie obserwuję. Domy wszędzie ładne. Pewnie w każdym podłoga nawet jest. W oknach są firanki i kwiaty. Więc to wszystko mnie interesowało. Minęliśmy miasteczko i wówczas zauważyłem ja z dala jakiś wojskowy oddział. Spytałem ja pani Józefy. Kto to może być? A ona... Zupełnie spokojnie odpowiedziała. Niemcy, tu ich kawaleryjskie oddziały drogi patrolują, a czasami autami jeżdżą. Jak posłyszałem ja Niemcy, to poczułem ja, że serce mi w piersi zatrzymało się. Stanęło i nie działa. Ot i już myślałem nawet, że umrę. My dalej jedziemy, a Niemcy naprzeciw nam walą. Ja nawet chciałem zeskoczyć z wozu i uciekać, ale gdzie tam ucieknę? Dogonią, bo przecież są konno, a teren był niewygodny do ucieczki. Poza tym straciłem ja zupełnie władzę w rękach i w nogach. Zrównaliśmy się z Niemcami. Oddział ich był mały może z dwudziestu konnych ale jaki oddział? Na pewno najlepszych kawalerzystów z całej hitlerowskiej armii wybrali. Konie duże, syte, aż lśnią. Nigdy ja takich w Rosji nie widziałem. Ubranie na nich porządne, siwego koloru. Uzbrojeni są potężnie. Nic dziwnego, że tacy żołnierze zwyciężają. Pewnie nawet mięso jedzą codziennie, a nie jak nasi żołnierze śmierdzącą rybę. I to nie zawsze dają. Bo czasem po tygodniu i dłużej tylko spleśniałe suchary są co po wiele lat w składach leżały. Otóż oni zrównali się z nami, mnie oddech w piersi zaparło i tylko patrzę na nich. Chciałem oczy zamknąć, ale powiek poruszyć nie mogłem. Na plecy mnie jakby ktoś pod koszulę śniegu nasypał. Przepadłem, pomyślałem ja. Zarąbią mnie jak polską burżujską sprawę. I nikt w Związku Radzieckim się nie dowie, jak bohaterską śmiercią zginąłem. Jeden z kawalerzystów przy nas zatrzymał się i coś do mnie powiedział po polsku, ale ja go nie zrozumiałem, bo język jego był dość dziwny. Ale pani Józefa zaraz zaczęła do niego coś po niemiecku mówić. To on do niej uśmiechnął się nawet i jeszcze coś powiedział. A ona mu śmiało i głośno odpowiedziała. I nawet tak samo prędko trajkotała, jak i on. Widzę, Niemiec na mnie kiwa głową i o coś spytał. Pani Józefa na mnie spojrzała i powiedziała coś, a ja siedzę zupełnie zdrętwiały. Wreszcie zostawił nas tamten Niemiec i pojechał prędko swych kolegów dopędzić. Wówczas my w drogę ruszyliśmy. Po pewnym czasie pani Józefa spytała mnie, czego tak się przestraszyłeś? Wcale powiedziałem, nie przestraszyłem się, ale nawet całkiem przeciwnie, zgniewałem się. A ona powiedziała, nawet Niemiec to zauważył i spytał co tobie jest. Powiedziałam mu, że chory jesteś i że ciebie do miasteczka do doktora woziłam. To ja ze złości tak zmieniłem się na twarzy i zbladłem. Bo bardzo mi się chciało tamtego Niemca porządnie zbić za to, że tak podle napadli na Polskę w 1939 roku. Ale bałem się, żeby tam nie narazić pani na przykrości. A ona odpowiedziała: Nic. Trzeba jeszcze pewien czas przecierpieć i na nich koniec przyjdzie. Anglicy na pewno nas od tej zarazy hitlerowskiej wyzwolą. Tak, cała nadzieja w Churchillu. Powiedziałem ja i dodałem, ale pani po niemiecku gada jak Niemka. Bardzo dobrze nie mówię, ale potrafię wszystko powiedzieć i zrozumieć, bo w gimnazjum tego języka uczyłam się. Po francusku ja lepiej mówię. Ogromnie to mi podejrzane się zdaje, czy nie jest ona angielską agentką, bo i radia potajemnie słucha. I obce języki zna, i taka śmiała, bardzo to wszystko podejrzane. Muszę ja z nią być ostrożny. 3 lutego 1942 roku folwark burki. Po tamtym spotkaniu z Niemcami więcej ja w miasteczku nie byłem. Jak trzeba było następnym razem jechać, to ja wszystko do drogi przygotowałem. Worki, kartofli na sanie załadowałem i powiedziałem do pani Józefy. Proszę na mnie nie gniewać się, ale ja do miasteczka nie pojadę. Nie chcę ja Niemców więcej na oczy widzieć. Dlaczego? Spytała. Ze mną nie masz czego się bać. Ja po niemiecku dobrze mówię. Ze wszystkiego się wykręcę. Ty przecież masz dokumenty w najlepszym porządku. Możesz ze mną śmiało jechać. Nie pojadę ja za nic, powiedziałem. Boję się, że jak Niemców zobaczę, to ze złości nie wytrzymam i bić ich zacznę. Taki już mam gorący charakter, a ponieważ bardzo tych faszystów nie lubię, to ze zdenerwowania mogę wielkie nieszczęście i na siebie, i na panią sprowadzić. Lepiej ja w domu zostanę, bo i roboty dużo jest. Dobrze, powiedziała. Zostań w domu ale chciałam ja, żebyś miał rozrywkę i na ludzi popatrzą. Wolę ja sam siedzieć, niż Niemca zobaczyć, bo ja ich nawet za ludzi nie uważam, są gorsi od wilków. I zostałem ja w domu. Roboty nawet dużo odwaliłem, bo nudno było, a sił mi od dobrego jedzenia przybyło, więc łatwo było pracować. Pani Józefa wróciła do domu późno i była bardzo zmęczona. Więc ja konia wyprzęgłem i sprawunki do domu zaniosłem. A ona napisała kartkę i powiedziała do mnie: Odprowadź konia do malugi, bo jeszcze dużo roboty mam w domu. Oddasz im konia, tę kartkę i sól, którą prosiła dla niej kupić. Nie bardzo mi się chciało sąsiadom pokazywać się, ale pani Józefa widocznie domyśliła się tego i powiedziała. Ty sąsiadów naszych poznaj i ich się nie obawiaj. Wszyscy tu są Polacy. Chociaż są biedni ludzie, ale honorowi i żadnej krzywdy od nich nie będziesz miał. Zresztą wszyscy tu już wiedzą, że u mnie jako robotnik pracujesz i domyślają się, żeś do ruskiego wojska został. Możesz być pewny, że nikt na ciebie nie doniesie. U nas takich zwyczajów nie ma. Nie ty jeden w tych okolicach się ukrywasz. Dużo waszych żołnierzy zostało i ukrywają się u chłopów po folwarkach. Cóż było robić? Wziąłem ja sól i kartkę, wsiadłem na oklep na konia i pojechałem do sąsiadów. Nawet byłem ciekawy zobaczyć, jak prawdziwi chłopi tu żyją, bo pani Józefa przecież dziedziczką jest, to znaczy z wyższej klasy pochodzi i wykształcenie ma. Pewnie wojna tylko zmusiła ją uczciwie pracować i zaprzestać eksploatowania ludzi biednych. Wydostałem się ja na lepszą drogę i jadę do malugów. Blisko to było, ale droga marna, bo w ostatnich dniach dużo śniegu spadło. Z daleka ognie w oknach osiedli widać, bo są dookoła naszego folwarku położone. Przyjechałem ja wreszcie do malugów. Dwa psy duże do mnie wyskoczyły i zaczęły szczekać. To ja z konia zejść bałem się, bo sobaki jak wilki wyglądały. Ale ktoś z domu wyszedł na dwór i spytał po polsku. Kto tam? Odpowiedziałem. Robotnik od pani Józefy z burków. Konia wam odprowadzam i sól przywiozłem. Kartka też jest od gospodarza. Mężczyzna tamten psów odpędził i poprowadził konia do stajni. Zaczekaj tu chwilę, powiedział do mnie. Wrócił on zaraz i poszliśmy do domu. Ja wszystkich pozdrowiłem i kartkę z kieszeni wyjąłem. Nie wiem komu to oddać, powiedziałem. Wiadomo mnie, rzekł starszy, zupełnie już siwy mężczyzna. Ja tu gospodarzem jestem. Dałem ja jemu kartkę i po izbie rozglądam się. Bardzo dziwne wydawało mi się wszystko, co u nich zobaczyłem. Pod sufitem duża naftowa lampa pali się. Na ścianach wiele różnych obrazów wisi i zegar w szklanym pudle. Na oknach dużo kwiatów w doniczkach i białe, ładne firanki. Po prostu zdumienie ogarnęło mnie i nie mogłem ja sam sobie uwierzyć, że tu zwykli chłopi mieszkają. Szczególnie dziwne mi było, że wszyscy są porządnie ubrani i obuci. Kobiety w trzewikach, a mężczyźni w butach z cholewami. Ogromnie to mi się podejrzane wydało. Pomyślałem ja nawet, że tu jacyś kapitaliści ukrywają się i chłopów udają. Stary kartkę przeczytał i schował ją do szuflady u stołu. Potem do mnie się zwrócił. Ty z jakich stron jesteś? To ja jemu powiedziałem tak jak w papierach miałem napisane: Z Dukudowa jestem, z lickiego powiatu. A on mówi: Ty będziesz to na policji gadał albo Niemcą, a ja po twojej mowie wiem skąd jesteś. I nie tylko po mowie, ale po wszystkich twoich obrotach. Od nas nie masz czego się ukrywać. My nie z takich, żeby człowieka w nieszczęściu prześladować, albo władzom donosić. Więc ja mówię od wojska ja zostałem, a jestem z Rosji. To co innego, rzekł stary, znam ja Rosję dobrze. Za cara to ja ją wzdłuż i wszerz przejechałem, jeszcze kiedy młody byłem. Wówczas można było po całej Rosji swobodnie jeździć. A po rosyjsku ja nie gorzej jak po polsku mówię. Rzeczywiście dobrze mówi po rosyjsku, tak czysto i gładko jak politruk, a nie zwykły chłop. Powiedziałem ja jemu prawdę, że z moskiewskiego okręgu pochodzę i że w Moskwie mam brata, który jest robotnikiem w fabryce mebli. O tym, że jestem oficerem i konsomolcem, a brat kierownikiem magazynu materiałowego, nie wspomniałem nawet. Rozmawiałem ja z nim i po izbie rozglądałem się. Prócz nas było tam jeszcze dwóch młodych mężczyzn i dwie dziewki. Okazało się, że są to dzieci malugi. Jedna dziewka na krosnach tkała, a druga często na czarną połowę domu chodziła do kuchni, kolację szykowała. Wkrótce potem siedli oni do stołu i mnie zaprosili. Ja obawiałem się Powiedziałem, że w domu kolację otrzymam, ale stary i słuchać tego nie chciał. W domu, powiedział, jeszcze raz zjesz, a od nas głodny nie wyjdziesz, bo potem obmawiać będziesz, że Polacy to taki naród, że głodnego z domu wypędzą. A ty u nas gość jesteś. Siadaj i jedz. Siadłem ja do stołu. Stary modlitwę głośno zmówił, wszyscy przeżegnali się i ja też. Potem zaczęliśmy jeść i okazało się, że chłopi nie gorzej jedzą jak moja dziedziczka. Zdumiewające to rzeczy, bo od pani Józefy ja potem dowiedziałem się, że są to rzeczywiście Włościanie i nawet nie z zamożnych kłaków, bo w rodzinie mają sześć osób, a ziemi niezbyt dobrej piętnaście hektarów. Dziewki mnie bardzo podobały się. Duże, rumiane, ładne i czysto ubrane, a trzymają się tak, jakby były córkami jakiegoś ważnego burżuja. Żadna z nich palcami w nosie nie dłubała, ani nie czochrała od swędzenia. Nawet nie kleły, ani na podłogę nie pluły. No wprost zdumiewające. Po kolacji zebrałem się ja do domu. Bardzo grzecznie podziękowałem za przyjęcie. Stary zaś do mnie powiedział: Tobie tam na folwarku samemu nudno. To przychodź do nas. W dzień my czasu nie mamy, bo pracujemy. Ale najlepiej wieczorem w sobotę albo w niedzielę. Bo zdziczejesz ty bez ludzi. Mnie i pani Józefa mówiła, że tobie smutno u niej samemu. Pożegnałem ja malugów. Poszedłem do domu. Przez całą drogę myślałem nad tym, jak dobrze polscy chłopi żyją. Z tego wynika, że i bez kołchozów można dobrze sobie radzić. Ale jak do takich bogactw dochodzą, tego zrozumieć nie mogę. Ani u nich traktorów nie ma, ani rolnych instruktorów, ani państwowego planowania, ani kierowników, a tak dobrze im się powodzi. Postanowiłem ja, że trzeba istotnie do malugów częściej chodzić i dobrze wszystkiemu przyjrzeć się. A poza tym bardzo mi się dziewki spodobały. Z tego, co ja dotychczas widziałem, zrozumiałem ja, że polscy chłopi zupełnie inaczej żyją, niżli to nam opowiadano. Gdzież to znaleźć w Rosji chłopa, który miałby zegarek? A u tych zegarki zwykła rzecz. Są też seci, porządnie ubrani, i nikt ich nie bije, nie sprzedaje, nie trzyma w więzieniach. Nawet nasza dziedziczka musi od chłopa konia pożyczać. Tylko tę wielką wadę mają, że są to Polacy i że w Boga wierzą. I to marnie, że w kołchozy nie łączą się, lecz każdy sam dla siebie pracuje. Przyszedłem ja do domu. Pani Józefa już kolację zjadła, a dla mnie do duchówki odstawiła. Spytała mnie, jak ci u Malgunów podobało się? Bardzo dobrze są ludzie, powiedziałem, i bardzo rozkosznie żyją. A pani Józefa zaprzeczyła. Gdzie tam rozkosznie? To biedna gospodarka. Ani lasu nie mają, ani łąki. Zgodnie trzymają się i dobrze pracują, dlatego i biedy u nich nie ma. Tak samo nie marnują dobytku na wódkę, bo to jest najgorsza rzecz. Powiedziałem ja jej, że malugi zapraszali mnie przychodzić do nich wieczorami w sobotę albo w niedzielę. Bardzo dobrze, powiedziała pani Józefa. Może którą dziewkę upodobasz sobie, a ona ciebie, to się ożenisz i zostaniesz tu na zawsze. Po co ci do Rosji wracać? I w kołchozie nie wiadomo, na kogo przez całe życie pracować, głodować i nic z tego nie mieć. Tu będziesz sam sobie gospodarzem, jak nadejdą lepsze czasy, to i ja ci pomogę. A teraz, jak sam widzisz, nie ma z czego. Wasze władze zupełnie nam majątek zniszczyły, a rodzina po świecie rozproszyła się. Otóż żyję byle jak, aby tylko przetrwać do lepszych czasów. I tak samo wszyscy inni żyją. Poszedłem ja spać, ale długo usnąć nie mogłem. Ciągle myślałem o tutejszym życiu. Całkiem inaczej wygląda. Nieźli nam to opowiadano. A przecież wszyscy tu narzekają i mówią, że to są złe czasy i żyją belejak, jak, więc jak żyli przed wojną? Poprzednio ja swój zegarek w stodole schowałem, aby nie zdradzić się, że byłem niezwykłym soldatem, lecz zamożnym oficerem. Lecz teraz, gdy zobaczyłem ja, że tu nawet chłopi zegarki mają, to ja swoją omegę wydobyłem ze schowka i znów na ręku nosić zacząłem. To doda mi powagi i znaczenia. Wot tak.